like a Hellcat. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj w odcinku to zacznie się taka seria pod tytułem Co w hodowli piszczy. Taką sobie nazwę wymyśliłem. Będzie to seria zaprowadzania po hodowli, co się dzieje na bieżąco. Więc może zacznijmy. Pierwszą rzeczą pokażę wam. Tutaj odkładam sobie jajka do inkubacji. Inkubator ma mi przyjść jutro albo pojutrze, więc już jajka będą gotowe. Tu mam 20 sztuk. Od sąsiadki jeszcze mam mieć 15, więc będzie 35 jajek do inkubatora. Tu mam resztki, chleb, więc kurą rzucimy. Tu do tego korytka im to wsypiemy. One to wyjedzą. Są też pobierki z ogórków. Wiaderko sobie na razie odstawię. Tutaj ta kura siedzi mi już od rana. Nie wiem, czy ona będzie kwoczyć, czy co. Ale tu są jajka kacze i kaczka mi też bodajże zaczyna, nie wiem jak to się mówi, u kaczki kwoczyć czy jakoś tak. Tak jak mówię, kaczka ma 11 jajek, zaczyna mi chyba, może siądzie, widzę tu puch jest, więc może będzie siedzieć na jajkach. Zrobię jej głębsze gniazdo i zobaczymy jak to będzie. U góry już jajek nie ma, dzisiaj wyzbierałem. Kury zajadają. Kaczor chodzi, kogut. Tam u góry zmieniłem kurze gniazdo, zrobiłem teraz w takim koszyku. A miała wiatr, żeby więcej miejsca było. Więc tak się to prezentuje. Teraz wyjdę na pole. Tu muszę sobie gumiaki ubrać, bo tam jest błoto, więc zaraz się widzimy. Jestem już na polu, jak sami możecie zauważyć. No niestety wielkie bagno się zrobiło. Tutaj kury wszystko paprają. Ubornik. Może teraz do króliku przejdziemy. U tej samiczki nic się nie zmieniło. Rośnie sobie pomału. Jedzenie ma. Wodę. Więc zamkniemy sobie już dzisiaj. Ciężko. Dobra. U samca też nic, czeka sobie na samicę, tak to wygląda, marchewkę gdzieś dostał, tam jeszcze owiec ma, więc możemy go też zamknąć. No i u tej samicy, ona prawdopodobnie, mówiłem, że jest kotna, ale chyba raczej nie będzie. Nie robi gniazda, nie przekopuje, więc prawdopodobnie za jakieś 3 dni dopuszczę ją z powrotem do samca i zobaczymy. Ona też ma marchewkę jeszcze, dostała przedtem. Niedawno był wywalany obornik.
Więc tak to się prezentuje. Zamykamy też. No i dobra. Tu te klatki puste. Jak mówię, jest tu bardzo duże błoto. Ze względu na to, że padało przez 2 dni. O, tu jest ta kaczka, która mi to zaczyna, chyba będzie siedzieć na jajkach. Zobaczymy. Trawa się puszcza, bo pada. Wszystko zaczyna rosnąć. Prawdopodobnie do końca tego tygodnia ma lać. Więc wszystko ruszy się do życia. No i tak to wszystko wygląda. Coś dorwała. Więc to chyba będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. O, królik gryzie klatkę. Obgryza. Dobra, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie, komentarz, subskrypcję, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej. Hellcat.